W dzisiejszym wideoinformatorze o nalewce zapomnienia i meandrach miłości, o zmianie w Straży Granicznej i o tym, co i jak śpiewano w walentynki. W tym tygodniu Lubań odwiedziła Katarzyna Bulicz-Kasprzak, autorka powieści obyczajowych Nie licząc kota, czyli kolejna historia miłosna, i Nalewka zapomnienia, czyli bajka dla trochę starszych dziewczynek. W czwartek 13 lutego pisarka spotkała się z uczniami gimnazjum nr 2 w Lubaniu. Urodziłam się tutaj i mieszkałam przez 19 lat. Jak ktoś mnie pyta, skąd pochodzę, to ja mówię, że z Lubania. Jednego z najładniejszych miast na Dolnym Śląsku, na pewno. Dla mnie miejsca magicznego, pełnego takich fajnych elementów, ciekawego topograficznie, miejsca dla mnie bardzo związanego z różnymi wspomnieniami. Gdzieś tam ja się czuję ukształtowana przez Lubań, przez nauczycieli, przez tutejsze szkoły. To miało na mnie bardzo duży wpływ. Ostatnią ze swoich powieści, romans historyczny Meandry miłości, autorka zadedykowała Lubaniowi i jego mieszkańcom. Lubań i jego topografia pojawia się w kolejnych moich książkach. Nie jako Lubań z nazwy, miasto takie konkretne, ale właśnie jako impresje. I w Nie licząc kota jest kamieniczka na rogu, bardzo dokładnie opisana, w której dzieje się akcja i mieszka bohaterka. W kolejnej książce, która, nie wiem, prawdopodobnie w przyszłym roku się ukaże, dziewczyna pochodzi z Lubania, studiuje we Wrocławiu, także dużo takich nawiązań się cały czas gdzieś tam przewija. Również w czwartek miało miejsce otwarte spotkanie autorskie Katarzyny Bulicz-Kasprzak w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu. U mnie inspiracja na materiał bierze się zawsze z głowy, z wyobraźni, natomiast bardzo często jest tak, że rzeczywistość, jakieś takie impresje chwilowe, stanowią punkt wyjścia. I wczoraj, będąc na wycieczce krajoznawczej tutaj po okolicy Lubania, zobaczyłam to miejsce, gdzie Lubań się kończy, gdzie stała szubienica, i było miejsce straceń. I dla mnie od razu to była taka inspiracja, że można zrobić książkę, napisać, w której to miejsce jakoś zaistnieje, pojawi się. I ja już ten ciąg wydarzeń gdzieś tam widzę, już widzę bohaterów, którzy mogliby w tej opowieści uczestniczyć. No i myślę, że tam to oczywiście zawsze potrzebuje czasu, żeby taki pomysł nabrał formy książkowej. To jest kilka miesięcy przemyśleń, pisania jakiegoś planu, szukania informacji, ale potem to się wszystko składa i jest już gotowa książka. W piątek 14 lutego w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku komendanta ośrodka, którego dokonał komendant główny Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej Dominik Tracz. Rozkazem personalnym komendanta głównego Straży Granicznej z dniem 15 lutego 2014 roku powołano na stanowisko komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu pułkownika Straży Granicznej Marka Woszczatyńskiego, dotychczasowego zastępcę komendanta. Z odchodzącym komendantem, pułkownikiem Straży Granicznej Arturem Wąsowskim, ciepło pożegnali się funkcjonariusze, młodzież z klas o profilu graniczno-obronnym oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. W walentynki, czyli Święto Miłości, o godzinie 18 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu odbył się operetkowy koncert Zaśpiewajmy o miłości. Podczas koncertu soliści zespołu Operus Arte, Dorota Makulec sopran i Paweł Wytrążek tenor, wyśpiewywali najpiękniejsze operetkowe utwory, te znane i mniej znane. Solistom akompaniował Piotr Żukowski, a w świat operetki wprowadzał konferansjer Piotr Stanisław.